Wiesz co, postanowiłem do dzisiejszej rozmowy się wyjątkowo przyłożyć. I bo ty mi w każdym programie zarzucasz, że ja cię pytam ciągle o to samo. Ciągle. Naprawdę? Mm-hmm. To o co powinienem cię zapytać? Nie wiem. Ja tak serio. Masz problem, bo trudno mnie o cokolwiek zapytać. Bo jestem człowiek enigma, moim zdaniem. Nie, ja mam fajne pytanie. No. Ile wydałaś na nowy zgryz? Uważam, to jest petarda. O, pytał cię ktoś o to, zobacz. A on jeszcze nie jest do końca... A on jeszcze jest w trakcie ja pracy. Ja miałem z tej samej firmy też takie coś. Ale u ciebie nie wyszło. Ty, masz tą szparę jeszcze diastemę? Mam. Ale przecież to jest genialne. Mi no się i to dobrze. Kojarzy. Właśnie no. On nie może tego zlikwidować. Ja też do końca nie mogę zlikwidować dziąsłowego takiego zgryzu. Dlatego u mnie jest bardzo trudno wyważyć. Czy żeby widać było dziąsło lub nie widać, tak jak u niego ze szparą. W jednym filmie Wegi mi zablokowali szparę, no i film wyszedł jak wyszedł. Ciacho. No, nikt nie przyszedł. Pamiętam, tak, nikt nie przyszedł, bo nie było szpary. Nie, ale Agnieszka, bo to jest dobry... Dużo wydałaś na ten nowy zgryz? Nie, nie dużo, polecam. Ale to wpłynie na twoje amplua aktorskie? To, że mam nowy tak. zgryz, no nie sądzę, no bo ty widzisz różnicę jakąś tam potężną. To są takie sprawy, teraz mówię poważnie, tak, nie tak. że jajcze. Nie, nie. To są sprawy głównie zdrowotne, no bo okazuje się, że zęby się zjadają, że zęby się przesuwają. Ty myślisz, że ty masz wszystkie zęby, a tam już nie ma, wiesz, połowy, tylko... Chcesz powiedzieć, że ja zjadłem zęby, a reszta się przesunęła? Oczywiście. Ohydny temat. Kto to zaczął? Kto to zaczął? No, właśnie. A powiedz mi, a w związku z tym nowym zgryzem, zobacz, cały czas nowe tematy. No to... W związku z nowym zgryzem dostajesz jakieś nowe propozycje filmowe? Właśnie nie. Jurassic Park? Szczęki? Godzilla. Godzilla. Czekam na Godzilla. Nie, ale to wpływa na... To myślisz, że to wpłynie na taki rodzaj... Bo to jest jednak w jakiś sposób dzisiaj modne piekielnie i takie atrakcyjne. Że co? Że jak widzę, jak na przykład się uśmiecha Ibisz albo Wiśniewski, to ja mam wrażenie, że oni mają radioaktywne zęby. Że jest coś dziwnego. Że on no się... bo oni mają bardzo białe zęby. No właśnie, ale nienaturalnie. Nie jest, ale dobra, to nie jest kwestia aparatu. To jest kwestia tego, że albo farby. Sobie wybielili, albo zrobili licówki, albo coś tam sobie porobili. No moje zęby są pięknie żółte i takie zostaną. Aha, czyli wszystko będzie takie nowe, tylko no. kolor stary. Nie, bo miałem taka ciągle... nowa jada. Dobra, mam następne pytanie. A co zrobiłaś ze starym zgryzem? To było genialne pytanie, brawo! No dobra. Słuchaj, no wiesz co, znudził mi się. I co, on gdzieś jest? On jest dostępny. Daj na wielką orkiestrę, jakaś babcia kupi. Dobra, dobra. Poczekaj. Wiesz, może wody zgryzem... na lacinie, dziękuję, tak, proszę. Dziękuję. Ze zgryzem jest, słuchajcie, tak, że z aparatem, że jak go nosisz, no to jak się troszkę tak spinasz, denerwujesz, jak ja teraz z tobą. No troszkę. Ale no przecież jesteś u starego kumpla. Ale nie tobą, tylko nimi. Możecie wyjść.